jest wokół nas i to naprawdę wszędzie. W promieniach słońca, w cieple domowego kominka, a nawet w jedzeniu. Chodzi oczywiście o energię. Odkrywcy, inżynierowie, filozofowie od wieków próbują zrozumieć jej naturę i my też postaramy się to zrobić. Zapraszam w fascynującą wspólną podróż oraz odkrywanie tajemnic mocno, naprawdę mocno energetycznych. Odnawialne źródła zaspokajają dziś prawie 9% światowego zapotrzebowania na energię. Energia wody, wiatru, biomasy i słońca zasila nie tylko domowe urządzenia elektryczne, przemysł czy transport, ale także gospodarki wielu krajów. Kiedyś wykorzystywanie tych naturalnych źródeł uznawano jedynie za wizję szalonych naukowców. Dziś te wizje stały się rzeczywistością. Powstają nowoczesne fabryki, opracowywane są śmiałe technologie, a wszystko to przynosi ogromne pieniądze, bo na odnawialnych źródłach energii zarabia się i to zarabia bardzo dobrze. Kiedy ogląda się takie rąbanie drewna, to można pomyśleć, że jest to najbardziej prymitywna zielona technologia. Ale proszę się nad tym zastanowić. Przecież, żeby uzyskać taki klocek, trzeba było najpierw posadzić drzewo, poczekać aż wyrośnie, pielęgnować je, ściąć, pociąć na mniejsze kawałki, wysuszyć i dopiero można wykorzystać je jako biomasę, spalając w piecu i uzyskując w ten sposób energię. Tak samo w przypadku tego narzędzia. Niby proste, ale wcale nie prymitywne. Ktoś musiał opracować odpowiedni stop metalu, odpowiedni profil klina. Proszę zobaczyć, ile zdarzeń łączy się w łańcuch, który prowadzi od małego drzewka do biomasy, z której możemy uzyskać energię. I dziś właśnie chciałbym spojrzeć na odnawialne źródła energii jak na biznes. I przy okazji zadać sobie pytanie, czy jest to biznes opłacalny. W historii ludzkości rola energii jest nie do przecenienia. Nic więc dziwnego, że to właśnie rewolucje energetyczne są jednocześnie kamieniami milowymi rozwoju cywilizacji. Pierwszą rewolucją energetyczną było wykorzystanie siły zwierząt. Druga, oparta na węglu, wykorzystywała parę. Trzecią rewolucję napędziła głównie ropa naftowa. I to właśnie paliwa kopalne umożliwiły rozwój przemysłu, transportu, urbanistyki czy telekomunikacji. Ale każdy kij ma dwa końce. Nadmierna i grabieżcza eksploatacja tych paliw spowodowała degradację środowiska naturalnego i konflikty o skali globalnej. Epoka kamienia łupanego skończyła się nie dlatego, że skończył się kamień jako surowiec, tylko dlatego, że zaczęto używać innych, lepszych materiałów. Podobnie było z erą pary, której kres oznaczał początek nowej ery, ery nafty i gazu ziemnego. Z podobną sytuacją mamy do czynienia dziś, kiedy coraz częściej odchodzimy od tradycyjnych paliw kopalnych. Ale nie z powodu ekologii, tylko ekonomii. Odnawialne źródła energii są nie tylko czyste, ekologiczne, niewyczerpywalne, ale co najważniejsze, są bezkosztowe. W XX wieku kilkukrotnie przypominaliśmy sobie o odnawialnych źródłach energii. I co ciekawe, nie było to zazwyczaj motywowane troską o środowisko, a raczej rosnącymi cenami paliw tradycyjnych. Każdy kolejny kryzys energetyczny powodował przyspieszenie prac nad OZE. Ale dzięki temu dziś coraz skuteczniej produkujemy prąd w wiatrakach, rośnie wydajność paneli fotowoltaicznych, czy uprawiane są coraz to nowsze odmiany roślin energetycznych. Przy spadających cenach produkcji prądu w OZE, branża ta w dłuższej perspektywie na pewno nie będzie narzekała na brak zamówień, ani na brak odbiorców zielonej energii. Globalny rozwój odnawialnych źródeł energii przyczyni się do mniejszego zapotrzebowania na ropę i gaz, a tym samym do osłabienia pozycji ich obecnych producentów i importerów. Swoją szansę upatrują w tym zwłaszcza te kraje, które nie mają własnych zasobów i do tej pory były zależne od importu surowców energetycznych. Dziś rozwijają własne instalacje OZE i tworzą nowe, innowacyjne sektory gospodarki. Tak naprawdę jesteśmy dzisiaj w przededniu rewolucji energetycznej, bo zarówno elektromobilność, ale także energetyka prosumencka, czyli mikroinstalacje fotowoltaiczne, mikroinstalacje wiatrowe, stają się coraz to większym i coraz to bardziej znaczącym elementem w całej naszej układance energetycznej kraju. Ale ponieważ one stają się coraz to bardziej znaczącym elementem tej układanki, to także wpływają na gospodarkę. Są to nowe miejsca pracy, są to innowacyjne technologie, takie, których nasz kraj może przodować, w których może
wyprzedzić także te już rozwinięte gospodarki, a także zgodnie z czy to istniejącymi planami rządowymi, czy planowanymi, możemy jako Polska wyjść na sam przód, na jako awangardę niektórych technologii energetycznych. To innowacje i biznes są motorem napędowym przemian, które zwiększają udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Oczywiście chętnych do sterowania polityką energetyczną nie brakuje, ale śmiałe wizje przyszłości Ilona Muska pokazują, że politycy i decydenci mogą się wkrótce obudzić w zupełnie nowym świecie, który będzie się kierował własnymi zasadami. Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii może doprowadzić do upadku międzynarodowych sieci energetycznych, a co za tym idzie, ograniczyć geopolityczny wyścig o zasoby kopalne. Gospodarka światowa ulegnie wówczas przeobrażeniu. Elektromobilność to silny impuls dla rozwoju całej gospodarki, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Gdyby sprawdziły się prognozy o tym, że po polskich drogach w ciągu najbliższych kilku lat miałoby jeździć od kilkuset tysięcy do nawet miliona aut elektrycznych, równolegle trzeba byłoby wybudować nawet do 100 tysięcy punktów ładowania takich aut. No a to oznacza olbrzymie inwestycje. Może się wydawać, że największą część zysków z prowadzenia elektromobilności zgarnie tych kilka światowych koncernów produkujących auta. Czy to prawda? Faktycznie najbardziej widocznym efektem tej transformacji jest przyrost liczby samochodów, które poruszają się po ulicach. W Polsce mamy u polskich dealerów ponad 50 modeli samochodów, które możemy ładować z zewnątrz. Więc oczywiście to jest efekt, który widzimy najwyraźniej. Natomiast elektromobilność to nie tylko pojazdy. Elektromobilność to również infrastruktura, czyli stacje ładowania, komponenty potrzebne do ich wyprodukowania, służby, które muszą zainstalować i uruchomić stacje, cały serwis, który będzie tą infrastrukturę utrzymywał, jak również infrastruktura do zarządzania płatnościami tymi stacjami. Nie mówiąc o tym, że każdy z dużych producentów aut współpracuje z setkami, jeśli nie tysiącami innych firm, poddostawców. Ale czy można pokazać jakiś przykład na świecie, jakiegoś kraju, w którym rzeczywiście model, o którym Pan teraz opowiadał, się sprawdził? Tak rzeczywiście jest. Najlepszym przykładem jest Norwegia. Kraj, który patrząc na naszą część świata jest najbardziej elektromobilnie rozwinięty. Ponad 50% z pojazdów sprzedanych w zeszłym roku to pojazdy elektryczne. Norwegia to kraj, gdzie na 2,5 miliona pojazdów łącznie poruszających się po drogach z napędem spalinowym i elektrycznym przypada już w tej chwili 12 tysięcy punktów ładowania. Budowa tak szerokiej sieci, która musi być zarządzana, musi być rozliczana, musi być serwisowana, no, doskonale pokazuje kierunek, który zmierzamy. Bardzo dobrym przykładem na to, jak sektor odnawialnych źródeł energii wpływa na gospodarkę, jest morska energetyka wiatrowa. Nie chodzi tu tylko o produkcję energii elektrycznej, którą później konsumujemy, ale o fakt, że energetyka wiatrowa jest źródłem zapotrzebowania na wiele produktów i usług w sektorze budowlanym i energetycznym. Morska farma wiatrowa powstaje na lądzie. Wszystkie jej elementy składowe są produkowane w fabrykach. Mamy tu na myśli łopaty, gondole, generatory, wieże, segmenty betonowe, segmenty łączące elektrownię wiatrową z dnem morza, całą infrastrukturę energetyczną. I dopiero po wykonaniu tych elementów są one transportowane specjalistycznym sprzętem morskim na docelowe miejsce. Tam trzeba to jeszcze wybudować i potem przez wiele, wiele lat eksploatować. Oznacza to, że morska energetyka wiatrowa jest kołem napędowym dla sektora produkcyjnego, logistycznego, budowlanego, energetycznego i wielu, wielu innych. Często w dyskusjach o odnawialnych źródłach energii słyszymy taki argument, że owszem są drogie, ale z drugiej strony stymulują rozwój gospodarki. Czy rzeczywiście widać takie proste przełożenie? Rozwój OZE i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Na pewno można stwierdzić, że OZE to przyszłość. I na pewno ta przyszłość ma wpływ na rozwój mikro i makro przedsiębiorstw. Są przedsiębiorstwa, które na początku opracowują nowe technologie. I to jest w zasadzie najdroższy element przy całym procesie odnawialnych źródeł energii. To jest ten element, który na pierwszym etapie rzeczywiście powoduje generowanie kosztów. Natomiast jeżeli spojrzymy na późniejsze etapy przy realizacji tego typu inwestycji, to można powiedzieć, że w zasadzie są już one bezkosztowe, bo przecież surowiec jest naturalny. Wiatr, woda,
czy też słońce, no są te elementy, które są dostarczane w sposób niepodwyższający kosztów tych inwestycji. Dlatego patrząc na całokształt generowanych korzyści z tego typu inwestycji, wychodzimy na duży, duży plus. Określenie dziś z pełną odpowiedzialnością wszystkich kosztów i zysków płynących z przejścia na gospodarkę niskoemisyjną jest niezwykle trudne. W tej dyskusji często emocje biorą górę nad merytoryką, ale jedno jest absolutnie pewne. Koszty społeczne, które ponosimy już dziś, a które wynikają z zanieczyszczenia środowiska, które przecież sami powodujemy, są olbrzymie. No, weźmy pod uwagę na przykład koszty chorób, leczenia, hospitalizacji, przedwczesnych zgonów. Dodajmy do tego koszty naprawienia szkód, które wyrządziliśmy środowisku i rewitalizacji przyrody. Jeżeli chcemy odpowiedzialnie myśleć o przyszłości, musimy stawiać na zrównoważony rozwój i źródła energii, które są przyjazne dla środowiska, bo to absolutnie konieczny warunek dla przetrwania całej naszej cywilizacji. Dlatego tak często wracam do tego tematu w programie Podmuch Energii. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.